powiem, to był typowy mecz walki. Było widać, że gdzieś tam obydwie drużyny miały problemy z rozegraniem składnej akcji. Mecz brzydki dla oka, dla kibiców, na pewno bardzo mało sytuacji. Dopiero w końcówce, kiedy przegrywaliśmy 1-0, narażaliśmy się na kontry, bo wiadomo, chcieliśmy poszukać wyrównującej bramki i gdzieś tam jakieś parę sytuacji było dla drużyny z Rzeszowic. Ale ja myślę, że to my sami jesteśmy winni sobie tej porażki. Uczulałem w przerwie drużynę, że kto strzeli bramkę, ten wygra i tak się stało. Szkoda, że to nie my. Wiedziałem, że drużyna Ruchu Rzeszowice bardzo dobrze stałe fragmenty gry wykonuje i uczulałem zawodników, żeby nie dopuszczali do tych stałych fragmentów gry. Szczelnie kryli niestety, może nie bezpośrednio z stałego fragmentu gry, ale gdzieś tam po lekkim wybiciu piłka wraca z powrotem w pole karnej i tracimy bramkę. No, na pewno szkoda, bo gdzieś tam zamiast równać do górnej części połówki tabeli, to w tym momencie jesteśmy pod tą kreską i najgorsze jest to, że po bardzo słabej grze, gdzie nie stworzyliśmy praktycznie sobie żadnych sytuacji. Przykro gdzieś tam przejść do porządku dziennego po takim meczu, no ale musimy się szybko pozbierać, bo czeka nas wyjazd do Jastrzębia, gdzie znowu o punkty będzie bardzo ciężko. Zgadza się. Dzisiaj aż nader widoczny był brak naszego czołowego snajpera Piotrka Byśca, który jednak w tym przodzie robi bardzo dobrą robotę. Niestety ci, którzy mieli go zastąpić, nie sprostali zadaniu i było nam bardzo ciężko dzisiaj stworzyć sobie sytuację do bramkową, nie mówiąc o strzeleniu bramki. Także ogólnie reasumując, typowy mecz na remis, z tym, że no, znowu tracimy bramkę i po samym fragmencie gry. Tak to było tydzień temu z Pniówkiem, z tym, że w tamtym meczu z postawy drużyny jak najbardziej mogę być zadowolony. Natomiast dzisiaj na pewno nie, bo jednak zabrakło rozsądku, takiej trochę taktycznej gry i konsekwencji do końca. Ja powiem tak, no w emocjach tam czasami padają różne głosy. Ja myślę, że gdzieś tam po jakiejś analizie i tutaj z chłopakami, którzy się rozgrzewali tam za bramką, stwierdzili jednoznacznie, że nie było rzutu karnego, dlatego nie będę już ciągnął tematu. Jak najbardziej prawidłowa decyzja, uważam. Strasznie ciężko nam ostatnio przychodzi ta gra i walka, ale wiadomo, że nie będziemy składać broni. Gdzieś ten charakter przez tyle lat wypracowany tej drużyny, będziemy chcieli wrócić jak najszybciej do tego i pokazać, że jeżeli ktoś nas już skreślił i powiedział, że Bełk spadnie, no to my postaramy się udowodnić